Nowy rok i nowy zawodnik. Tak można podsumować początek 2023 roku w Lechu Poznań. W rundzie wiosennej rywalizacja w bramce kolejorza będzie bardziej zacięta, bo do zespołu dołączył słowacki golkiper Dominik Holec. Właśnie dzisiaj związaliśmy się półrocznym kontraktem z Dominikiem Holcem, z możliwością przedłużenia tego kontraktu o kolejne 2 lata. Dominik jest bardzo doświadczonym bramkarzem, reprezentantem Słowacji, który zna polską ligę, zna polski język, także liczymy, że jego adaptacja w zespole przebiegnie bardzo szybko. Dla mnie jest to dobry ruch, bo Lech jest duży klub, jest to mistrz polskiej ligi Ekstraklasy i szczerze jestem zadowolony, jestem dumny z tego, że może być kolejorzem i może grać w tak dużym klubie jak jest Lech. Mam nadzieję, że będzie pisać jeszcze lepszą historię niż poprzednie w Ekstraklasie i mam nadzieję, że będziemy wygrywać zespół i pomoże drużynie co najwięcej. Bramkarz, który dołącza do rywalizacji o skład, no i cieszymy się na jego przybycie do naszego klubu. Rywalizacja jest zawsze w dużych klubach. Ja wiem o tym, że ta rywalizacja tu będzie i mój cel jest to co najwięcej pomóc drużynie i grać co najwięcej w piłkę i tak, jak powiedziałem, pomóc co najwięcej drużynie i zespołu. Początek 2023 roku to także ważny moment dla prawego obrońcy kolejorza Alana Czerwińskiego, który przedłużył właśnie swoją umowę z niebiesko-białymi. Bardzo się cieszę z tego powodu. Rozmawialiśmy dosyć długo ostatnimi czasy, ale zdołaliśmy się dogadać i bardzo się cieszę, że tutaj zostaję. Jest fantastyczna drużyna tutaj, jakby też tym się kierowałem. Wiem, że jest dobry trener, jest super drużyna, są fantastyczni kibice, także można powiedzieć, że rozmawialiśmy długo, a na koniec dogadaliśmy się dosyć szybko. Cieszymy się bardzo, że udało nam się podpisać umowę z Alanem Czerwińskim na kolejne 2 lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. Alan jako doświadczony Polak wielokrotnie udowodnił w poprzednich sezonach, że jest pełnowartościowym zawodnikiem Lecha Poznań, grającym no oczywiście na prawej obronie, ale mogącym zagrać na wielu innych pozycjach. Jest to kolejny piłkarz, z którym podpisujemy, przedłużamy umowę, pokazując w ten sposób stabilizację kadrową i dowartościowując naszych zawodników. Przez te 2,5 roku cały czas stawałem się innym zawodnikiem. Ciężko pracowałem na to, żeby być coraz lepszym i wierzę w to, że dam tej drużynie dużo. No, w każdym dużym klubie jest rywalizacja i ktoś, kto nie jest gotowy na rywalizację, tak naprawdę no, nie będzie tutaj miejsca dla niego. Ja na tę rywalizację jestem gotowy i czekam na nią.